kanał Nie Bajki. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Zmartwychwstanie. I żywy, i byłem umarły. Oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Witamy Cię, Jezu Chryste, zwycięzco śmierci. Ukorzeni u nóg Twoich, z sercem świętą radością przejętym, wraz z całym Kościołem Świętym, w chwale Twej Cię wielbimy, śpiewając ze wszystkimi wiernymi świata całego. Alleluja! Piękny mamy dziś dzień, drogie dziecko. Jeszcze góra Kalwarii nie była oschła z krwi Przenajświętszej Zbawiciela naszego. Krzyż jeszcze wznosił do nieba swoje ramiona. Zasłona kościelna jeszcze wisiała w kawałki porozdzierana. Apostołowie w żałobnej godzinie rozproszeni, zaledwie w tajemnicy, ukradkiem, mówili z sobą o nieszczęściu, które ich spotkało, o swej niepocieszonej boleści. Jeruzalem, przerażone nadzwyczajnymi wypadkami, które towarzyszyły śmierci Zbawiciela, także w żalu i zawstydzeniu było pogrążone. Niespełnienie się obietnic tyczących się Mesjasza, które Pan Jezus o sobie powtarzał, a których uczniowie nie pojęli jak należy, odejmowało im ufność i wszelką nadzieję. Tymczasem wśród całego opuszczenia, ogólnych utrapień, w ciszy nocnej, Ty, Boże nasz, odwieczny Królu wieków, zrywasz krępujące Cię pęta śmierci. Powstajesz z grobu, rozpoczynasz życie nowe, chwalebne, mające trwać bez końca. Faryzeusze, Żydzi, krzyżownicy, uczniowie, wszyscy w Jerozolimie spali. Same tylko święte niewiasty, które okazywały Panu Jezusowi za życia przedziwne oddanie się, które, odważniejsze od reszty apostołów, z jednym świętym Janem towarzyszyły mu na Kalwarii i stały pod krzyżem chwały, by, skoro szabat się skończy, pójść do grobu i namaścić ciało Zbawiciela. Skoro świt, Maria Magdalena wychodzi pierwsza i śpieszy do grobu, ale o boleści kamień odwalony, grób pusty znajduje. Wraca, idzie do Piotra i Jana, przyprowadza ich z sobą i potem, gdy oni odeszli zasmuceni i zniechęceni, zostaje przy grobie, zbolała, lecz pełna odwagi, gotowa na wszystko, byle dać boskiemu mistrzowi ostatni dowód swego uwielbienia i miłości. Kiedy tak płacząc stoi tam i schyla się, by raz jeszcze spojrzeć do grobu, widzi w nim dwóch aniołów w bieli, siedzących na miejscu, gdzie było ciało Pana Jezusa. Odwraca się, a tu widzi i samego Pana Jezusa, stojącego przy sobie. Cała boleścią swoją przejęta, od razu go nie poznaje, ale gdy wyrzekł do niej jeden wyraz – Mario. Na dźwięk przedziwnego, znanego jej głosu pada na kolana, wołając – Mistrzu mój. Wówczas Pan Jezus daje jej zlecenie, by o Jego zmartwychwstaniu oznajmiła uczniom. Sam tymczasem ukazuje się pozostałym niewiastom, które przyszły do grobu, a wieczorem tego samego dnia ukazuje się swym apostołom i uczniom. Zmartwychwstanie, drogie dziecko, to triumf Pana Jezusa i boski fundament założonego przez Niego Kościoła. Dlatego napełnia ono serca wszystkich chrześcijan wielką i głęboką radością. I my z tą radością się łączmy, by uczcić jak należy tak wielki dzień
tym bardziej, że zmartwychwstanie Pana Jezusa jest wyobrażeniem tego zmartwychwstania, które w tym czasie zachodzi w duszach naszych. Grzech je o śmierć przyprawił. Łaska Boża z grobu im powstać pozwala, by oczyszczone krwią niepokalanego baranka Jezusa Chrystusa mogły żyć życiem nowym, chwalebnie, na zawsze, w Panu. Pracujmy sami ze wszystkich sił nad tym świętym przekształcaniem się. Prośmy usilnie boskiego Mistrza Zmartwychwstałego, by naszą słabość dopełnił swą siłą i dodał nam odwagi, by w przyszłości należeć tylko do Niego.